dzisiejszy odcinek będzie poświęcony perfumom, znowu perfumom. A dlaczego? Chciałam Wam pokazać moją kolekcję Chanel, wszystkich zapachów, które mam, a w związku z tym, że to jest nadal taki jakby temat na wiosnę, to czemu nie? A więc witam Was na moim kanale, zarówno tych nowych, jak i starych subskrybentów. I zróbmy dzisiaj przegląd wszystkich perfum Chanel. Zrobię tutaj przegląd perfum Chanel. Zaczniemy od bardzo flirciarskich, ja oczywiście nie mam tu wszystkich, nie mam tej La Vive, bardzo flirciarskich, słuchajcie, zestawu perfum Chanel. Ja mam tutaj te dwie, które są takie kultowe, które uwielbiałam i które nadal uwielbiam i często do nich wracam, a więc Chanel tą zwykłą i Chanel Eau Fraîche. Eau Fraîche jest bardzo taka sparkly, taka bardzo, słuchajcie, zwiewna, lekka, uwodząca, właśnie tu z cytrusem, z jaśminem i z piżmem. Chanel, ta normalna, jest już bardziej taka, bym powiedziała, wyrafinowana. Tak jak wąchamy właśnie tutaj tą pierwszą, także na pewno czujemy się tak naenergetyzowani i właśnie, jak widzicie, to są takie fajne bąbelki pływające właśnie w środku, ale tak naprawdę ona daje nam taką radość życia, a jest bardzo, bardzo, ja bym powiedziała, kobieca i taka budząca właśnie nas do życia. Chanel, ta normalna, ja Wam powiem wszystkie, na co zwróciłam uwagi, wszystkie te perfumy Chanel, one są takie cytrusowo-kwiatowe, natomiast zawsze ten główny, ta główna substancja, która kreuje te perfumy, to zawsze są róża i tutaj płatki róży i zawsze jest ten cytrus i zawsze jest ten jaśmin. I wokół tego właśnie głównie perfumy Chanel są zbudowane. Myślę, że nie tylko perfumy Chanel, ale tu warto to nadmienić, bo ta kwintesencja tej róży, kwintesencja tego jaśminu, tego piżma, białego piżma się powtarza w tych perfum. Tym właśnie powracając już właśnie do tej wersji Chanel, tej takiej pierwszej, która wyszła, ja sobie tutaj zrobiłam taką ściągę i właśnie patrzę, jakie są nuty kontrastowe w porównaniu do Chanel Fresh, Eau Fraîche. Więc tu jest oczywiście różowy pepper, czyli pieprz. Jest tu jaśmin, jak mówiłam, jest znowu amber i patchouli. Jest to zapach taki właśnie takiej pasji, takiej optymizmu, takiej kobiecości, słuchajcie, która nas obezwładnia, kiedy właśnie używamy ten piękny flakon. Do rodziny Chanel należą jeszcze oczywiście La Vive i ten piękny zapach Autendre był dla mnie za słodki, ja nigdy nie chciałam być jego posiadaczką, ale te dwa właśnie, zwłaszcza Eau Fraîche i ta tradycyjna wersja, jest moją ulubioną i powiem Wam, że chętnie do nich sięga. Następną rzeczą, i perfumem, który chcę wspomnieć, to w ostatnim odcinku, a tutaj w wiosennych propozycjach dla Was, wspomniałam o takim zapomnianą wersję Chanel Crystal Overte. Nie wiem, czy to się czyta Overte bądź Overte. To jest taka kwintesencja świeżej, skoszonej trawy, właśnie takiego budzącego się do życia ducha. I słuchajcie, są to fajne, bardzo klasyczne perfumy, może nie dla młodej osoby, ale właśnie dla takiej już dojrzałej, kiedy wiemy, czego chcemy od życia i ktoś, kto jest może duchem i tu jakby powiedzieć tymi doświadczeniami życiowymi dalej w drodze i chce czegoś właśnie takiego rześkiego, świeżego, jednocześnie bardzo, bardzo klasycznego. Podglądam te nuty, tak jak mówię, ja wspomniałam już to w jednym odcinku, Wam dam tu link, ale on jest określany trochę właśnie taki spicy, trochę taki zaczepny, ale znowu jest jaśmin, jest irys, słuchajcie, musk i taka nuta lemonki Amalfi. I był lansowany właśnie w 2009 roku. Ja powiem Wam, że na pewno on jest w butikach, na pewno jest w perfumeriach, ale on jakby jest zapomniany i rzadko sięgany, ale panie, które dawno, dawno temu właśnie pokochały ten zapach,
myślę, że właśnie wracają do niego. Ja osobiście gorąco go polecam, bo on ma to coś, ten pazur taki, który jakby chce obudzić w nas taką inną naturę i właśnie przypomnieć tą swoją klasyczność. Następnym zapachem, słuchajcie, oczywiście będzie pudrowy Chanel Number 19, czyli numer 19. Ja nie wiem, czy to też nie są takie perfumy bardzo zapomniane, tak jak właśnie tu Overdue, ale one są przepiękną taką odmianą, właśnie taką świeżą, coś pomiędzy Coco Mademoiselle a Overdue. Właśnie takiej, słuchajcie, świeżości sobie tu przysiekam, bo powiem szczerze, że bardzo dawno go nie używam, ale jest też takim, słuchajcie, kolońskim troszkę odpowiednikiem i takim zamiennikiem, czyli ja bym tu powiedziała, że jest świetny dla kogoś, kto odnajduje się w takich uniseksach, a jednocześnie lubi taką pudrową też warstwę, ale pudrowo-kolońską gdzieś tam ukrytą. Oczywiście, słuchajcie, jak on się tu utlenia, to on nabiera bardziej takiej świeżości, ale jest ta pudrowość gdzieś bardzo. Właśnie patrzę też w nuty na fragrantice, więc jest to pudrowy, aromatyczny, ziemski, taki z fijołkami, z białymi kwiatami, słuchajcie, z mandarynką, z bobem tonka, który no, Chanel też lubi używać cały tutaj wszystkie te właśnie ci producenci perfum. Jest też mandarin orange i słuchajcie, został stworzony w 2019, czyli trochę później niż właśnie Overdue. I powiem Wam, że tu są takie opinie, że ludzie lubią, kobiety lubią wracać do tej odsłony, bo ona jest taka nietypowa i powiem Wam, że bardzo taka rzadka. Tak u mnie się obudził taki toki koloński pudrowy, więc ona cały czas będzie ewoluować właśnie w tą stronę. Przejść do bardzo kontrowersyjnego dla mnie zapachu. Ja pamiętam, jeżeli w latach, kiedy on był lansowany, ja zrobiłam takie review na moim kanale, to jeszcze było na kanale bardzo, bardzo dawno temu, więc ja Wam mogę zalinkować, zobaczycie dla mnie, dlaczego one są kontrowersyjne. One były stworzone tutaj, inspirowane oczywiście Gabrielle Chanel, jej imieniem i były skierowane do kobiet, które lubią się jakby to określić właśnie. One właśnie dla kobiet takich energicznych, które wiedzą, czego chcą, które stoją zawsze po swojej stronie, kiedy po prostu mają swoje plany i chcą, słuchajcie, tutaj te swoje dane wytyczne i plany właśnie spełniać. Ja powiem Wam, że tak, są tutaj cztery kwiaty, są też jest tu intensywny jaśmin, jest tu też yang yang i oczywiście orange blossom, czyli kwiat pomarańczy i specjalne rodzaje taka tuberoza właśnie z zielonym akcentem. Ja Wam powiem, że one dla mnie wydawały się bardzo nietrwałe. Ja teraz sobie niuchnę, żeby tak przypomnieć, słuchajcie, bo dawno ich nie używałam, ale one są też takie szampańskie właśnie. Bardzo czuć właśnie ten kwiat pomarańczy i powiem Wam, że spotkałam się z różnymi opiniami dotyczącymi, że jednak to nie pasuje, ten zapach do Chanel, że to nie jest właśnie taka odstona, jaka być powinna. Ja Wam powiem, że to, dlatego nazywam ten zapach kontrowersyjny, dlatego że jedni będą go bardzo lubić, drudzy nie i oczywiście ja należę do tych osób, które nie mogą się do niego przekonać, aczkolwiek wydaje mi się, że z czasem on zyskuje i może trzeba do niego dorosnąć, ale zostawiam Was też z moją tutaj takiej z pierwszej ręki recenzją z lat, kiedy ja właśnie recenzowałam, kiedy on wyszedł i słuchajcie, tu ostatnie z mojej kolekcji, tutaj zapach, o którym warto mówić i nie warto, bo wszyscy go wiedzą, a wszyscy go znają, nie wiedzą, to jest Coco Mademoiselle Chanel, kultowy, piękny zapach, który zawsze ma największą sprzedawalność właśnie, czy to na Dzień Kobiet, tak jak dzisiaj, czy to na walentynki, czy to na Christmas, czy to właśnie na jakieś urodziny, imieniny. Też on zawsze łączy się z taką kobiecością, wykwintnością, wyrafinowanością, nawet bym powiedziała elegancją, ponadczasową elegancją. Jest to zapach jaśminowo-różany, który każdy zna, więc pozwolicie, że ja dzisiaj się nim spsikam i właśnie
słuchajcie, będę pachniała nim. Nie wiem, dlaczego on jest określany też trochę orientalny. Dla mnie on jest typowo kwiatowy i taki przeuroczy. Ja myślę, że wybierając te perfumy właśnie nigdy nie możemy się zawieść. Jest to w ogóle marka Chanel, jest taką kwintesencją, że wiemy, czego chcemy i wiemy, że to są piękne perfumy, po które warto sięgnąć i nikt nam nie powie, o ja nie lubię tego zapachu na tobie, bo generalnie zawsze osoba, która pachnie Chance Chanel czy Coco Mademoiselle, zawsze zostanie rozpoznana. I myślę, że na tym skoncentrowała się Chanel, właśnie takie było jej założenie w ogóle, kiedy tą firmę zakładała dawno, dawno temu, że to miało być coś takiego, że nikt obojętnie ko tych perfum, ko tej całej kreacji jej marki nie przejdzie obojętnie. Na dzisiaj będzie wszystko, słuchajcie. Chciałabym Was zapytać, które są właśnie tu z Chanel, z marki Chanel, które perfumy są jakby odzwierciedlające Waszą duszę, które są właśnie tutaj, słuchajcie, Waszymi ulubionymi, które właśnie kreują jakieś takie emocje, albo wiecie, że zawsze jak macie te perfumy na sobie, to dają Wam takiej doskonałości i takiej lepszej samooceny. Bardzo jestem ciekawa. Ja Wam powiem, że ja nie umiałabym wybrać, aczkolwiek oczywiście, tak jak wspomniałam, to Chance Coco Mademoiselle zawsze góruje, aczkolwiek odkrywając Overte i właśnie ten pudrowy numer 19 też ma coś w sobie i ciężko, to jest tak z perfumami, że my wybieramy je w zależności od dnia, jak się czujemy, bo to są, tak jak wspomniałam już kiedyś, są to swojego rodzaju ubrania, które kreują nas na ten dzień i otwierają nas na ten dzień. Dziękuję Wam dzisiaj za ten odcinek. Zapraszam do lajkowania oczywiście i do tutaj subskrypcji. Bardzo się cieszę, jak Was przybywa i mam nadzieję, że dobijemy w końcu do 1000 i kanał się bardziej rozwinie. Do usłyszenia!